Panie Marszałku, dzisiaj w Katowicach Solidarna Polska rozpoczyna już nie mówić, ale i zaczyna działać w sprawie pakietu klimatycznego. Dzisiaj pierwsze spotkanie z europarlamentarzystami z Europy w Katowicach, w Solidarności Katowickiej. Jakie działania przed nami? Przed nami działania rutynowe, zbieranie podpisów w Polsce na papierze, ale sądzę, że w ciągu 2 tygodni będzie już uruchomiony system zbierania podpisów drogą elektroniczną, online, i potem to trzeba będzie działaniami medialnymi rozpropagować i musimy się przygotowywać wspólnie z Solidarnością w Polsce, ale także wspólnie z innymi związkami zawodowymi, bo nawiązaliśmy kontakt ze związkami zawodowymi bułgarskimi, węgierskimi, rumuńskimi i czeskimi przez IFD, czyli tę grupę parlamentarną, w której uczestniczy Polska z eurorealistycznymi partiami politycznymi, które w krajach starej Europy opowiadają się przeciw pakietowi klimatycznemu. Musimy przygotować się na niesłychanie istotne wydarzenie polityczne, jakim będzie 31 maja przyszłego roku Rada Europejska, która podejmie decyzję w sprawie polityki klimatycznej. Innymi słowy, musimy zabrać bardzo mocno głos i próbować być obecni także w Brukseli, także poprzez demonstracje, także poprzez wiece, poprzez seminaria i konferencje, by uświadomić Radzie, nie tylko Komisji, także Radzie Europejskiej, że w narodach Europy narasta sprzeciw wobec tej degradującej narody europejskie i europejską gospodarkę polityki. Tak, panie marszałku, to jeśli to będzie taki istotna cezura w naszej akcji. To jeśli chodzi o działania na forum Europy, a w kraju, jak zamierzacie państwo dotrzeć do mieszkańców choćby tutaj regionu katowickiego, śląskiego? Chcemy rozwinąć tę akcję w ten sposób, by w poszczególnych powiatach czy gminach wspólnie ze związkami zawodowymi, ale także z pracodawcami tworzyć komitety akcji, takie lokalne grupy, które będą zbierały podpisy, przekonywały, żeby stworzyć pewien ruch społeczny wokół tego dużego, niesłychanie ważnego dla nas przedsięwzięcia. No i niesłychanie istotna będzie promocja w mediach społecznościowych, promocja tej strony internetowej i adresu, pod którym można złożyć własną deklarację poparcia. Innym słowem, uświadomienie Polakom, że niech chronią własną energię we własnym domu, niech chronią własnych portfeli. Bo pakiet klimatyczno-energetyczny, to jak się mówi człowiekowi z ulicy, to ciągle jest jeszcze abstrakcja, prawda? Nasz wysiłek powinien pójść w to, by przekazać, że to nie jest abstrakcja, tylko cieńszy portfel. Panie marszałku, jutro powiedzmy takie oficjalne rozpoczęcie konferencji. Jakie jutro wyzwania? Co jutro nas czeka? Jutro zostaną przekazane, zaprezentowane 3 raporty dotyczące skutków pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski i dla Europy. Zostanie sformułowane to zasadnicze przesłanie. No, chrońmy nasze portfele. Chrońmy nasze portfele. Tutaj argumenty mamy, trzeba je tylko skutecznie przekazać. Fajnie, dziękuję bardzo.